Cześć, nazywam się Katarzyna Skolimowska i jestem właścicielką firmy edukacyjno-szkoleniowej Fit Edukacja, autorką bloga Inspiracje dla Szkoły i współautorką książek Wychowanie do osobistego rozwoju. Ty jesteś na moim kanale, oglądasz cykl Czytelniczy Czwartek, a dzisiaj skupimy się na tym, jak pomóc uczniom, którzy chcieliby być dokładnie tacy sami jak inni i cierpią z tego powodu, że tak nie jest. Temat ważki, bardzo trudny i myślę, że mogę dać 100% na to gwarancji, że pojawia się w każdej szkole. Na jednym z ostatnich moich szkoleń, kiedy spotkałam się z bibliotekarkami z Bielska, z nauczycielami, bibliotekarzami z Bielska, rozmawialiśmy o tym, że w zasadzie w dzisiejszych czasach możemy spotkać się z tym, że szczególnie dziewczyny wyglądają bardzo podobnie do siebie, w zasadzie jak kopie. Rurki, bluzy, długie włosy, podobny makijaż. I kiedy chcemy komuś opisać tę osobę, taką uczennicę, to nie jesteśmy w stanie znaleźć jakichś takich charakterystycznych cech, elementów ubioru, które są w stanie tak do strzału wskazać, że to będzie właśnie ta osoba, a nie ta obok czy ta dwudziesta. Dlaczego tak jest? Myślę, że to też nie jest problem tylko dzisiejszych czasów, że zawsze się takie problemy pojawiały, ale oczywiście problem jest bardzo głęboki i sięga poczucia swojej wartości. Ja nie czuję się na siłach, aby rozwiązywać tak głębokie problemy, ale skoro jesteśmy wychowawcami, to niejako na naszych barkach po części ten problem leży. I teraz jak się do niego zabrać, żeby zrobić to w taki sposób, który nie będzie nikogo ranił, ale który będzie mógł być takim dobrym startem do rozmowy i do rozmyśleń na ten temat. Mam takie dwie książki, które z pewnością pomogą Ci w tym. Dla uczniów młodszych, tutaj przedszkole i taki edukacja wczesnoszkolna, myślę, że pierwsza, druga klasa, już trzecia może już niekoniecznie. Polecam książkę pod tytułem Elmer o słoniu, który jeden jedyny był w kratkę. Zupełnie nie pasował do takiego otoczenia. Był bardzo nieszczęśliwy z tego powodu, chociaż inni byli szczęśliwi w jego towarzystwie i nie dawali mu odczuwać tego, że go nie akceptują w jakiś sposób. Ale on się z tym źle czuł, że go wszyscy rozpoznają od razu. I pewnego dnia on się charakteryzuje na wszystkich innych słoni i zauważa, że w tej jego krainie panuje smutek, ponieważ on wnosił radość do życia tych zwierząt. Później się tam dzieją różne ciekawe rzeczy. Książka taka bardzo pozytywna, do wielu, wielu różnych rozmów może inspirować nie tylko do takiej akceptacji siebie, ale też także do takiego życia w grupie i tego, w jaki sposób reagować na to, co się dzieje wokół nas, do tego, że liczy się tylko nasza odpowiedź na to, co się dzieje, że to nie okoliczności, ale nasze postrzeganie tych okoliczności ma znaczenie. Mądra rzecz. I kolejna. Ten, kto mnie znał, kto był na moich szkoleniach, wie, że to są książki, o których ja mówię wszędzie, gdzie się tylko da. Mianowicie polecam dzisiaj jedną z książek o łemikach z serii Maxa Lucado. Konkretnie Chcę mieć zielony nos. To jest książka opowiadająca o drewnianych ludzikach, wśród których zapanowuje moda na zielone nosy. Przygląda się temu Eli, czyli ktoś, kto je wystrugał, ze smutkiem na to patrzy. Rozmawia z pewnym łemikiem, który się go pyta, co te zielone nosy dają tym ludziom, tym ludzikom, czy im daje poczucie lepszej, wyższej wartości, czy daje im poczucie siły, mądrości. Oczywiście, że nie. Dodaje tylko zielonego koloru na nosie, na twarzy i tyle. Później dzieje się tak, że moda na zielone nosy zamienia się na czerwone, pomarańczowe, niebieskie i tak dalej. I ulegają tej modzie wszyscy, nawet ci, którzy na początku zarzekali się, że tego nigdy nie zrobią. I na końcu pojawia się taki motyw, że te drewniane ludziki, które rozmawiały na początku z Elim, wracają do niego
ponieważ chcą znowu wyglądać tak jak kiedyś, chcą odzyskać swój dawny wygląd. I Eli oczywiście im w tym pomaga. Mówi, że to będzie długi proces, że to będzie bolało, ale on bardzo chce tego, aby oni byli tacy, jakimi on ich stworzył. Bo nie zostali stworzeni do tego, aby chodzić z wyniesionym nosem dumnie ponad innymi, do tego, aby cierpieć za każdym razem i dostosowywać się do mody, która się w naszym otoczeniu dzieje, do tego, żeby cały czas myśleć, czy nadążamy za trendem, który pan nowomodniś wprowadzi. Zostaliśmy stworzeni do życia, w którym będziemy szczęśliwi i mieli poczucie własnej wartości tylko dlatego, że należymy do niego i nic więcej tutaj robić nie musimy. Jak się domyślasz, głównym takim motywem tej historii jest to i takim pryzmatem interpretacji, że Elim jest Bóg i to On daje nam takie poczucie tego, że czujemy się wyjątkowi, poczucie szczęścia. Zachęcam do tego, żeby w takiej perspektywie tę historię rozpatrywać, ale myślę, że można ją interpretować także w takim kontekście, abyśmy postarali się o to, żeby nasi uczniowie mieli po prostu w sobie takie poczucie wyjątkowości i tego, że nie muszą wszystkim innym udowadniać, że są wspaniali. Nam tego nie muszą udowadniać, ponieważ ich akceptujemy takimi, jacy są. Ponieważ jesteśmy wychowawcami, którym oni nie muszą niczego udowadniać, ponieważ są wystarczająco dobrzy, których my akceptujemy i których wspieramy do tego, aby mogli rozwijać swoje skrzydła i osiągać taki życiowy sukces, który ja rozumiem w ten sposób, że po prostu jesteśmy szczęśliwi i nie musimy nikomu niczego udowadniać i sobie też nie. Tego Ci życzę. Mam nadzieję, że ze mną jesteś. Subskrybujesz ten kanał. Jeśli nie, to Cię zachęcam do tego. I do zobaczenia w następny czwartek.